Jakie są powody, dla których ludzie pracują? Tak, pieniądze, oczywiście. To jest absolutny fundament. Ludzie pracują dla pieniędzy, my prowadzimy biznes dla pieniędzy, ale ludzie pracują nie tylko dla pieniędzy. To jest fundament, absolutnie podstawa, tutaj w ogóle nawet o tym nie rozmawiamy. Natomiast dwa inne powody. To poczekajcie, ja chcę trochę pokomentować. Byłeś pierwszy? Tak, niektórzy pracują, mają jakieś poczucie misji, wizji, czegoś, co ich kręci. Ok? Co jeszcze? Tak, takie społeczne uwarunkowanie, że musimy pracować, na przykład uwarunkowanie, że musimy pracować 40 godzin tygodniowo. Mówię teraz o etacie, tak? 40 godzin tygodniowo. No, dlaczego akurat 40, a nie 35 albo nie 55, tak? Pewne uwarunkowania. Ktoś powiedział, że z nudów. Ok. Dla pasji, dla emocji. Żadna odpowiedź nie jest zła, wiecie, to odpowiedzi będzie dużo, pewnie tyle, ile ludzi. Ja je pogrupowałem na takie trzy kategorie. Pierwsze widzieliście, drugie to jest atmosfera. Szczerze, to jest główny powód, dla którego ja przyjeżdżam dla Asbiro. Jeszcze jakby dołączyli pieniądze, byłoby świetnie. Ale tak naprawdę to ze względu na atmosferę, ze względu na ludzi, na relacje, na przyjaciół, których tutaj mam. I wielu ludzi przyjeżdża tutaj, to wiecie, jak Kamil kiedyś robił ankietę, główny problem w Asbiro jaki jest? Że studia się kończą. I ludzie wymyślili, co robić, żeby studiować tu w nieskończoność, tak? Więc atmosfera, to jest coś bardzo ważnego. I kolejna rzecz, talenty. Oczywiście moja terminologia, bo talenty to można różnie rozumieć. Ja rozróżniam umiejętności, a talenty. Umiejętność to jest to, co umiesz zrobić, a talent to jest to, co umiesz zrobić i jeszcze sprawia ci to frajdę. Tak? Takie proste rozróżnienie. Więc kiedy jesteś na styku tych trzech rzeczy, masz i teraz pomyśl nie tylko o swoich pracownikach, o nich też, ale też pomyśl o sobie, tak? Jeżeli zarabiasz odpowiednią kwotę, albo może nie odpowiednią, ale widzisz, że to ma tendencje wzrostowe, jeżeli jest fajna atmosfera, w której pracujesz, jeżeli wykorzystujesz talenty, jeżeli to wszystko się zbierze razem, to jest to, co nazywamy pracą marzeń. A tak na marginesie, ktoś tu jest po biologii albo medycynie? Nie ma, dobrze, to będę się popisywał. Ok, wiecie, co to jest szczęście? Ja słyszałam jakąś taką definicję, że definicja nieszczęścia jest tylko jedna. Niemożność spełnienia swoich marzeń, jakiekolwiek by one były. Natomiast definicji szczęścia jest dokładnie tyle samo, ile jest ludzi na świecie. No właśnie, no i tak niektórzy błędnie uważają. Ale dobrze, że przyszłaś, to dzisiaj się dowiesz, jak jest naprawdę. Oczywiście, to żart, żart. Tak, definicji szczęścia jest tyle, ile ludzi, bo jesteśmy różni i na różnych etapach życia różnie definiujemy szczęście. Od strony psychologicznej, socjologicznej i duchowej, ale nie od strony biologii. Od strony biologii mamy cztery hormony, czyli naturalne narkotyki, które jeszcze nie są opodatkowane i wolno ich używać. I te cztery hormony, one sprawiają, jeżeli wszystkie są w równowadze, że mamy to, co nazywamy poczuciem szczęścia. Pierwszy hormon to jest endorfina, czyli tak zwana nagroda sportowca. Tak? Jeżeli biegasz, ja kiedyś ćwiczyłem karate, tak? Czyli ten moment, kiedy przychodzi takie zmęczenie, mówisz, już dalej nie dam rady, i przychodzi to przełamanie, idziesz dalej, masz to poczucie, wow, było warto. No ale to w pracy akurat on najmniej, bo chyba, że ktoś fizycznie pracuje. Ale jest drugi, dopamina. I teraz przenosimy to na nasz wykres. Dopamina jest uruchamiana wtedy, kiedy masz swoje osobiste osiągnięcia. I osobistym osiągnięciem, takim bardzo mocno motywującym, zewnętrznym, są pieniądze. Jeżeli osiągasz jakąś kwotę, albo zarabiasz jakąś kwotę, to za każdym razem, kiedy tą kwotę dostajesz, uruchamia się dopamina w tobie. A kiedy ją tracisz, to ona się obniża. Tak? Więc kolejny element to jest serotonina. Serotonina to jest wtedy, serotonina to jest to, co robią ludzie tacy jak ja, czyli są na scenie i chcą, żeby inni im klaskali. Tak? To był dobry powód, żeby teraz zaklaskać, że zrozumieliście. Dobra, szykuję was na owację na koniec, więc tak muszę poćwiczyć. Tak, serotonina jest to wtedy, kiedy jesteś publicznie doceniony za swoje osiągnięcia. Tak? Czyli to są talenty. I kolejny hormon to jest oksytocyna. To jest wtedy, kiedy jest fajna atmosfera. Kiedy masz poczucie, że gdzieś przynależysz i nie dlatego, że coś zrobiłeś, tylko dlatego, że ludzie tam cię lubią i ty lubisz ludzi. I teraz zobacz, dlaczego na poziomie biologii, tak,
nie będzie za dużo teorii, zaraz kilka case'ów pokażemy, ale chcę pokazać, jak to jest głębokie, że, bo tak ludzie mówią, a tam motywacja, nie mówię teraz o motywacjach, mówię o tym, jak funkcjonuje człowiek. Człowiek funkcjonuje tak, że jeżeli w jakimś miejscu dasz mu poczucie, że jest odpowiednio wynagradzany, że jest doceniane to, co on robi i że jest dobra atmosfera, to on będzie się bardziej angażował. Oczywiście, to wszystko, co powiem, to nie jest takie, że jak zrobisz A, B, C, to otrzymasz D, E, F. No, żeby to było takie proste. Ale to na pewno zwiększa, tak, nasze prawdopodobieństwo i nasze możliwości w tym zakresie. OK. Chcesz dowiedzieć się, na ile jesteś szczęśliwą osobą dzisiaj? Tak? Podoba mi się wasz entuzjazm. Więc to wam pokażę i to jest jedno z narzędzi. Przez półtorej godziny pokażę wam kilka takich podstawowych narzędzi i dla tych wszystkich, którzy myślą, nie, to jest za proste, to weź pod uwagę, że to jest w pewien sposób pewna podstawa. Jak zaczniesz ją używać, tak, zobaczysz, jak bardzo ci to pomoże. A dla tych wszystkich, dla których to będzie efekt wow, to też pamiętaj, to nie jest wszystko. Tak? Ten temat trzeba pogłębić. Natomiast czasami ludzie mówią, oceń się na skali od 1 do 10, 10 to jest maks. Mnie to zawsze denerwowało, bo mówię, tak, to ja wiem, to ja zawsze będę oceniał się na 7, bo cokolwiek to znaczy, tak? Ale jak zobaczyłem skalę od 1 do 5, to ona mnie zachwyciła. Ponieważ masz tu, tak, oceniasz 5 bardzo dobrze, 4 dobrze, 3 przeciętnie, 2 źle, 1 bardzo źle. I teraz, patrząc na tą skalę, oceń samego siebie. Ta-dam. Pierwsze, oceń zarobki twoje w skali od 1 do 5. Tak, minus 10 nie wpisuj. Jak jesteś zadłużony. Dobra, oceń atmosferę, w której pracujesz. I oceń, na ile wykorzystujesz swoje talenty. Czyli to, co najbardziej lubisz robić, na ile wykorzystujesz swojej pracy. Czyli, jeżeli wyjdzie ci coś takiego, przepraszam za tę banalną rzecz, którą teraz zrobię, ale jeżeli wyjdzie ci tak, że zarobki są na 4, atmosfera jest na 4, a talenty są na 3, to jeżeli chcesz wiedzieć, na ile jesteś szczęśliwy, dodaj to. 4 plus 8, ile jest was, biro? 11, tak? Ktoś tu ma kalkulator, obliczył, że 11, dobra. Podzielimy to przez 3. Ja wiem, że niektórzy się zastanawiają, o co chodzi. Dodajemy wszystkie i wyliczamy średnią, tak? Dla tych, którzy są humanistami. Ile to wychodzi? Niecałe 4, uwielbiam to. A dokładnie? 66. A przypadek? Nie sądzę. Właśnie. Bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo bardzo lubię właśnie te dopowiedzenia. Nie. Powyżej 5 jest, tak? Nie zaokrąglamy w górę, tylko w dół zawsze. Ponieważ jako ludzie, jeżeli oceniłeś swoje zarobki na 4, to prawdopodobnie one są na 2. Tak to robimy, bo ktoś, a jest kolega, zobaczy na kartkę i co będzie. Więc oceniamy w dół. Czyli twoje zadowolenie z życia zawodowego jest przeciętne. I teraz pomyśl sobie, jak twoi pracownicy by to ocenili. Czy chcecie wiedzieć, to nie są badania ogólnopolskie, to jest badania na podstawie kilku lat moich prac z firmami, gdzie robię takie testy dla pracowników i potem sobie zapisuję wyniki. Tak? Czy chcecie wiedzieć, mogę cię prosić, żebyśmy pomógł otworzyć? Dzięki. Czy wiecie, jaka jest średnia w firmach, jak pracownicy oceniają, na ile? Średnią swoją, tą, którą tu wyliczyliśmy. Dobra, to jeszcze raz. Kto uważa, że na 1? Nikt. Kto, że na 2? O, z pół sali. Kto, że na 3? Okej. Okay. Kto, że na 4? Pracownicy w firmie oceniają. Siebie. Że na 5? Okej, okay. Nikt, nawet właściciele, dobra. 3,47, to nie są jakieś takie badania, to jest to, co na podstawie mojego doświadczenia. W większości, kiedy zaczynam pracę z zespołami w firmach, ludzie oceniają się na 3,47.